Miejsce trzecie zajmuje Damian Wegner. Mam nadzieję, że będzie git. Nienawidzę nagrywać. Robię to tylko dla ciebie. Siemanko. Przyszedł ten dzień, kiedy musimy pogadać, a ja muszę wam pokazać tą relację z zawodów, bo tak jak pisałem wszędzie i mówiłem wszędzie, kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wie, że to było przeżycie mojego życia. Dwa dni zawodów stworzyły chyba jeden z najlepszych weekendów mojego życia. I to było takie zwieńczenie chyba tych wszystkich lat na siłowni, które spędziłem. Ale nie osiągnąłbym tego bez mojego teamu, który był armią w jednej osobie. I ta osoba nazywała się Ola. Ale zacznijmy sobie od dnia numer 1, czyli piątku, dzień weryfikacji. Także witajcie w kolejnym vlogu. Tak jak na końcówce ostatniego widzieliście, jesteśmy już z Olą w Warszawie i dzisiaj mamy piątek i dzisiaj też o 18.30 mam weryfikację, więc dostanę swój numerek i wszystkie inne informacje. A jutro startuję pomiędzy 11 a 12.30, czyli w sobotę, i w niedzielę też pomiędzy 11 a 12.30. Dzisiaj jestem już po trzech posiłkach, zostały mi jeszcze trzy i planowo mam zjeść 550 g węglowodanów. Ale jeszcze z trenerem na weryfikacjach się będziemy widzieć, więc jeżeli forma pozwoli, to może ten ostatni posiłek zmieni i będzie tego więcej. No ogólnie robota już została zrobiona. Ja zrobiłem swoje, Ola też robi swoje, pomaga mi i wspiera mnie we wszystkim. Jak widzicie, już jestem po pierwszej warstwie bronzera. Wczoraj Ola mnie goliła chyba z 2 godziny i potem jeszcze godzinę nakładała bronzer, więc z tyrana jest na maksa, a ja jeszcze wstałem dzisiaj o 7 rano, po 5 godzinach snu, oczy jak 5 zł, nie wiem czy stres, czy ekscytacja, czy co, ale nie czuję jakiegoś względnego zmęczenia, ale na pewno posiłki, które dzisiaj jem, w ogóle mnie nie sycą, ale o to chodzi, bo mam się czuć jak najlżej, jak najlepiej, a każdy posiłek widzę, że fajnie tą sylwetkę zmienia. Cały czas jestem z Oskarem, czyli z moim trenerem, w kontakcie. Jest zajarany, jak to wszystko działa. Także jeszcze trzy posiłeczki. Właściwie wszystkie takie same, bo będzie to raczej kleik albo zwykły ryż z izolatem i z indykiem. Bardzo mało białka, dużo węgli złożonych, dużo węgli prostych. Czyli właściwie to, co, na czym się opierałem przez cały prep, czyli nie jemy jakiegoś względnego syfu, tylko to, co wiem, że na flakach będzie siedzieć dobrze. Bo jak wiecie, miałem swoje przeżycia i czasami jelita nie za dobrze działały, więc nie będziemy ryzykować. Ale co będzie dalej, to zobaczymy, bo będziemy to oceniać po prostu na bieżąco. Damian poprosił mnie, żebym powiedziała, jak to z mojej strony wyglądało w czasie zawodów, przed zawodami. I długo się zastanawiałam, od czego w ogóle zacząć, bo w zasadzie wszystko zaczęło się już w czwartek. Przyjechaliśmy do Warszawy. Ja miałam jeszcze akcję, że oparzyłam sobie palec, bo czajnik był zepsuty w mieszkaniu, które wynajmowaliśmy. I klikając ten guzik, butnęła mi para wodna z wrzątkiem i z tym kciukiem w bąblach. Musiałam go golić, tam peeling robić, bronzer na noc, ale podołałam. I na drugi dzień pojechaliśmy po zakupy, już czekaliśmy na weryfikację. I wtedy chyba już zaczęło się apogeum stresu dla mnie. Ja w ogóle nie sądziłam, że ja będę to tak przeżywać, bo cały czas moje nastawienie było takie, że okej, znoszę wszystko, co jest związane ze startem w zawodach, znoszę humory, redukcję, wszystko.
Ale no, potem są te zawody, już liczyłam, że będzie super i przed zawodami, że będę tylko się cieszyć, że już jest koniec męczarni, całego tego procesu i teraz zacznie się samo szczęście. No, a okazało się, że tak to przeżywałam i tak się martwiłam, żeby to był najlepszy dzień jego życia, bo sobie zrobiłam film, że skoro on o tym tyle marzył, to zrobię wszystko, żeby to po prostu wszystko było perfekcyjnie. Jak ktoś mi stanie na drodze, to po prostu koniec. Czas na posiłek numer 4. 30 gramów białka, 100 gramów węglowodanów i tam niecałe 5 gramów tłuszczów i wjeżdża w postaci worka ryżu z prażonymi jabłkami i 2 gramy soli, bo ogólnie mam 12 gramów dzisiaj do zjedzenia, podzielone mniej więcej równo na każdy posiłek i 6 litrów wody. I jako źródło białka to po prostu 100 gramów indyka na patelni. Tylko kurde, jest tutaj taka kuchenka, że już czekam z 5 minut, żeby się nagrzała. Także chyba najpierw zjem sobie posiłek z ryżem, a potem dopiero to mięcho, jak się zrobi za 20 lat. Potem w piątek były weryfikacje. Jak już zobaczyłam go tam, jak dostał już tą całą torbę z rzeczami, tam jakąś koszulką, jakiś dyplom, jakieś coś tam i zobaczyłam, jak on się cieszy i stresuje, to już miałam takie, Boże, to musi się udać, musi być super. No i wróciliśmy do mieszkania. Wróciliśmy z weryfikacji. Mam numerek 209. Teraz przedostatni posiłek. Klejk ryżowy, jabłka prażone, sól i tyle. A Ola co? Ola się tak stresuje moim startem, że nawet tak. Za bardzo nie czuje głodu. Ale podobno tak jest, że support ma się stresować, a zawodnik nie. Tak, właśnie tak rozmawialiśmy, więc że ja się stresuję i cały czas chcę, żeby to był najlepszy dzień życia Damiana, a on ma blany. Więc mam weekend dnia dziecka, 2 dni dziecka. I za chwilę będziemy robić próbny makijaż na jutro, nakładać bronzer i za chwilę przyjdzie jeszcze 2 gości do nas. Ale to później. To jest właśnie Oli wsparcie w pełnej okazałości. Jak widzicie zdjęcia na Instagramie, to jest tylko część tego wszystkiego. A tutaj armia za mną stoi w jednej osobie. Ale jakby co to robię, to tylko dlatego, że muszę. Nie dlatego, że lubisz taki makijaż. Na co dzień się nie maluję. Robiłam mu jeszcze bronzer na noc, więc to jeszcze był taki... No nie miałam jeszcze takiego stresu, po prostu myślałam o tym, żeby równo mu zrobić, wcześniejszą warstwę równo zmyć i nie czułam nic takiego, aż się nie położyłam spać. Jak ja się położyłam, jak ja miałam mdłości z nerwów, cały czas analizowałam, co może pójść nie tak, co musi pójść dobrze i nie spałam sekundy nawet. I generalnie całość zajęła nam chyba z 3,5 albo 4 godziny i dla mnie to były tortury, ale wyobraźcie sobie to robić dla kogoś. Ja nie wiem, czy byłbym w stanie tyle zrobić, ale to i tak jest nic, bo właściwie od 3 miesięcy Ola regularnie robiła mi jakieś peelingi kilka razy w tygodniu, jakieś maseczki, dbała o tą skórę, wyciągnęła mi ją naprawdę zajebiście, bo byłem osyfiony, sucha skóra. No generalnie ja nie jestem typem faceta, który jak widzi, że ma suche ręce, tak jak teraz, to weźmie sobie krem i nakremuje, nie? Więc no myślę, że mniej więcej możecie sobie powiedzieć i wiecie, o co chodzi. W każdym razie no zrobiła to i było naprawdę, naprawdę zajebiście. I tak wiecie, 5 godzin później dalej jesteśmy na przodzie. Gorzej było z goleniem, nie? Bronzer to już pikuś. Będę musiał ci masaż wziąć znowu na tą łapę. Chyba z 5. Taka jedna łapa nieruchoma tak. Po weekendzie będzie taka zakwaszona na maksa. Tak, mnie wszystko boli, to jest masakra. Jest dla mnie gorsze fizycznie niż dla ciebie. No weź to jak mycie okien, nie? Takie szorowanie. Co w górze to ma? Jeszcze kurwa tak dokładnym trzeba być, to jest do dupy. No. Jakby tak można było byle jak, spoko, nie? No. Tak jak te pierwsze warstwy, nie? Jak ja się położyłam, jak ja miałam mdłości z nerwów, cały czas analizowałam, co może pójść nie tak, co musi pójść dobrze. I nie spałam sekundy nawet. Cały czas leżałam.
po całej nocy rano już tak myślę, Boże, zaraz budzik zadzwoni, przynajmniej wstaniemy. To Damian się budzi, odwraca się i o, a ty nie śpisz już? Ja myślę, w ogóle nie spałam, a ten jak dziecko całą noc przechrapał, więc tyle dobrego. Pojechaliśmy na te zawody. Oskar mówił, że w razie czego jakby już powiedzieli mi dziękuję, to i tak mam dokończyć tak, swoją sekwencję. Ale rób tak, jak robiłeś, musi idealnie tak, 30 sekund. Najgorzej, żebym się nie speszył, że już koniec i zapomnę podziękować i w ogóle, nie? Mhm. Nie, nie zapomniesz. Ja ci przypomnę, jak to jest. Będę ci krzyczeć wszystko. Pić, ja i właśnie na palce na pięta. To się nie zachwiejesz, wiesz, będziesz miał... Co jeszcze? Taki team. Wegner gang, kurwa. Stąd pomysł na bluzy. Tak. Takie gangowskie bluzy musimy zrobić. Tak, mamy. Tylko, że my na razie jeszcze bez zawodnika. Bo nie wiemy, czy mamy dopisać, że te osoby towarzyszące, bo to jest zawodnik. Tu nadzorowo. Dobra, wszystko mamy. Daj mu też to. Jedno krzesło zajmujecie i nawet na tym krzesło siedzicie. Nie przestawiamy krzesła. Dobra, to jest środek w sali po lewej stronie. I szatnie są tam, znaczy szatnie, przebieranie. Najpierw w ogóle nie wiedzieliśmy co i jak. Okazało się na miejscu, jeszcze mieliśmy niestety niemiłą niespodziankę, bo okazało się na miejscu, że nie mogę wejść tam, gdzie on będzie miał zawody i nie mogę go ani poprawiać, ani krzyczeć do niego, ani nic. A niestety, umawialiśmy się i sobie planowaliśmy, co mam mu poprawiać. Wiedziałam, jak on pozuje. Wszystko wiedziałam. I wiedziałam, kiedy on opuszcza rękę. Wiedziałam, kiedy on idzie bardziej napięty i się chwieje, kiedy nie na palce. Wiedziałam, co mu krzyczeć. Umawialiśmy się ze wszystkim totalnie. Kiedy na przykład mam wrócić na backstage, żeby go bronzerem poprawić. I nagle mówią, że no, ktoś tam będzie do poprawiania, do oliwki, do bronzera. I ogółem nikt z nimi nie idzie. No to my, no trudno, okej, no będę chociaż krzyczeć pod tą sceną. Takie przedziwne połączenie w ogóle, bo jest ryż, cornflakesy, dżem, banan. Dziwne, bo zazwyczaj powinien to być chyba klejk. Ale i tak w końcu zajebiście zjeść węgle. Masakra. Ciekawe, czy mnie to naładuje, co? Jak nie, no to będziemy dobijać jakieś chipsy. Pomaka pojedziemy. Gdzie spakowałeś to? Co? Na bronzer. To jest. Wiesz co, ja mam do domu dla ciebie, nie? Jak wrócimy. Brawa ściśni. Dobra, wytrzymaj butelkę po prostu. Czy to wcisnąć? Spróbuj. Tak. Także Ola nakładała mi kolejną warstwę bronzera. Znowu pełno roboty. Jej już wysiadało tak ramię, że masakra, bo to jest tak jakbyście kilka godzin chyba jedną szybę w domu cały czas czyścili. Także sobie wyobraźcie, ja jak mam firany założyć w domu u mamy, jak mam jej pomóc, to już mi ręce bolą po 5 minutach, a co dopiero cały czas tak trzeć. I to jeszcze w skórę trzeba naprawdę wcierać mocno, a nie na zasadzie takiego lekkiego smyrania, więc bo trochę tych godzin spędziła na robieniu mi tego, gdzie jeszcze i tak w domu przecież peelingowała mnie i w ogóle, więc ogólnie ogromny szacun i naprawdę tutaj robota była zrobiona nasza, bo ja trenowałem, ja jadłem, ale ona była takim fundamentem, bez którego po prostu bym się w tym procesie przewrócił. I na 1000% ten końcowy efekt by był o wiele gorszy, gdyby nie właśnie jej ręka, jej pomoc, jej znajomość w ogóle tych wszystkich kosmetyków i tego, jak to zrobić. A robiła to tak naprawdę pierwszy raz, a efekt był naprawdę, naprawdę zajebisty. No właśnie chciałabym, żebyś był chociaż raz.
Nie może być. Spokojnie znacie, ja już po wczoraj, więc u mnie to standard. Jak się tu jest? Dobrze. Dość piękne. A oni zaraz dodają przez głośnik, że w ogóle nie będzie publiczności i zostajemy na tym wielkim backstage'u, gdzie się przykowaliśmy, gdzie wysmarowałam tym bronzerem. I tyle. No więc ja tam byłam tak już zła i smutna i naprawdę tak chciałam po tym całym procesie zobaczyć go na żywo. Także generalnie wydałem 300 zł na 2 dni za Olę, która mogła być tylko na backstage'u i nie mogła mnie widzieć. A jeszcze przecież przyjechał z nami mój dobry ziomek, były podopieczny Hojan, Tom Storymaker na Instagramie, który zapłacił ze swoją dziewczyną 600 zł, bo dwie osoby na 2 dni, a oni tego nie powiedzieli i nie mogli po prostu widzieć tego na scenie. A Ola ze mną jakby pozowała, raczej była przy tym cały czas, jak ja się uczyłem pozowania przez te wiele miesięcy, jeździła ze mną na seminarium do Oscara trenera, więc doskonale wiedziała, jak ja pozuję, w których momentach robię błędy i co mam poprawić, albo co mam lekko podnieść i tak dalej, żeby tą pozę dopiąć i wyglądać o wiele korzystniej. Więc my już się wcześniej umówiliśmy, że ona będzie na tej scenie, w sensie na widowni, i po prostu będzie krzyczeć hasłami, żebym dopinał daną pozę w tych elementach, w których jestem słabe, będę ją słyszał, będzie zajebiście i tak dalej. I ten element nam po prostu uciekł. Więc właściwie można powiedzieć, że na scenie byłem jakby sam, a nastawiałem się, że będę jakby tak mentalnie z nią. No ale takie są zasady, więc trzeba było to ogarnąć, nie ma co płakać. Poszliśmy wszyscy, zresztą startowałem w debiutach z ludźmi, którzy też startowali pierwszy raz, każdy ma równe szanse. Bla, bla. No, you cannot yourself. Just from, no, you cannot go. He can go alone, but there we have some help for him. When he needs to help, to come, to hold him or something, the guy is going to help, no? We are like families. Of course, to do this good. Okay, for everyone. Zrobiłaś wszystko najlepiej jak mogłaś, jest zajebiście. Ja zrobię resztę. Bartek, idę do toalety. Wylej, no. Kacper. Okay guys, so class B and class C, all men's physique beginners, class A, B, C. Okay, give the last kick and ass and we go and make the 199 numer, pierwszy. 199 numer jako pierwszy. 209, 209, 218. Hold this line, okay? Follow me, come on. Take a seat, okay? Take a seat, relax the palm. You can go outside, take a breath. Dobrze, dobrze. A może znać te ćwiczenie? Pytać czy można, wiedziałem, że może być. Ja powiedziałam, że chcę zobaczyć, że przecież to jest absurd jakiś, że no jak, że pierwszy start, i oni powiedzieli, dobra, no jest tu jakiś telewizor na korytarzu, to spróbuję to podłączyć, ale że dostaniemy jakiś kod z darmową transmisją na telefonie, więc ja powiedziałam tutaj, nie? Na telefonie będę oglądać, to w domu byłoby wygodniej. No i puścili rzeczywiście na tym telewizorze, tam straszyli co chwilę, że jak nie będzie 2 metrów odległości między ludźmi, to wyłączą ten telewizor. To jest ten moment, że znowu wyłączamy telewizor, troszeczkę szerzej. Poproszę, troszeczkę szerzej. Widzę, że nie ma 2 metrów, jamiarki w oczach też nie ma, ale troszeczkę szerzej. W pierwszym rzędzie stałam, czekałam aż Damian wyjdzie. No i co? I poszedł
Strasznie się stresowałam. Są po lewej stronie się wchodzi. Prawie nerwujesz się? Strasznie. Płakać się jest. Jeszcze chwila. Widziałam właśnie... czy w ogóle takie dziwne uczucie, bo oglądałam go. W ogóle to nie wyglądało jak na żywo. To też jest to. Nie wiem, kto z was oglądał zawody, kto nie, ale... Na ekranie zupełnie inaczej to wygląda niż na żywo. Ta sylwetka nie jest taka pełna. I ja przede wszystkim się martwiłam tym, że w niedzielę jest kolejny start, a ja nie będę widziała, jak to wygląda na scenie, nie będę wiedziała, jak poprawić bronzer, nie będę wiedziała, jak poprawić oliwkę. Cokolwiek, co mogło źle pójść, to nie będę tego widziała. No przecież sędzia mi nie powie, o tutaj miał źle oliwkę zrobioną. No i to chyba też przeżywałam. No i to, że właśnie nie mogłam wspierać go tak bardzo, bardzo, bo wiedziałam, że on się bardzo stresuje. Właściwie można powiedzieć, że na scenie byłem jakby sam, a nastawiałem się, że będę jakby tak mentalnie z nią. W każdym razie bardzo jestem zadowolony z siebie, bo tak jak tego pozowania naprawdę się obawiałem, bo ruszałem się jak robot, nadal się ruszam, ale na zawodach wyszło to naprawdę super i to moje takie 30-sekundowe wyjście, w którym często w wielu momentach coś nie wychodziło, na scenie po prostu wyszło. I tak jak sobie miałbym przypomnieć tą chwilę, to chyba z tego całego stresu, który miałem w trakcie, to trochę tego wszystkiego nie pamiętam, ale widzicie filmik, wiecie jak to wygląda, więc widzicie, że wyszło to naprawdę spoko, a jeszcze po całych zawodach gdzieś tam dostałem feedback od ludzi, którzy siedzą w tych zawodach po prostu, że naprawdę to pozowanie wyglądało dobrze, więc mi jest ciężko to ocenić, ale jeżeli ludzie, którzy się na tym trochę znają, tak mówią, to dla mnie to są słowa takie, jakbym wygrał zawody, bo ja tam jechałem po prostu zobaczyć, jak wyglądam wśród ludzi, którzy wkładają w to tyle serca, co ja, a nie na zasadzie, że jadę na zawody, bo wyglądam zajebiście i jadę po pierwsze miejsce, także ja kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, a chłopacy nawet mówili, że jeżeli chodzi o federację NPC, jak wejdę do finałowej piątki, to naprawdę jest zajebiście, a tu proszę... We'll be right back.
miejsce czwarte wywalczył Damian Wegner. Ale zajął czwarte miejsce. Przywiozłem złoty medal. Nie, no, żartuję. Czwarte miejsce w debiutach, ale nie wiem dlaczego dali medal, który wygląda jakbym miał złoto. Ale spoko. No generalnie jest to medal, który zdobyłem pierwszy raz w życiu, jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia sportowe, bo ja większość mojego życia generalnie siedziałem na komputerze i grałem i byłem gruby. Więc dla mnie to jest wydarzenie życia, osiągnięcie życia, przygoda życia i naprawdę, naprawdę jest zajebiście. No mega się cieszyłam, ja w ogóle jak oglądałam to, podejrzewam, że tam jest nagrane, jak ja go nagrywam w tym telewizorze, ale naprawdę takie emocje, jakbym ja miała tam startować dosłownie. No petarda, naprawdę, jeśli chodzi o taką bliskość i więź, to chyba nigdy tak blisko się nie czułam Damiana jak przez to. Dobrze wygląda? Idziemy jeść. Teraz można jeść. Nom. Dwie rzeczy, które kochasz. Ole i jedzenie. Ale ją bardziej. To dużo po zawodach. Jak wiecie, ja podchodziłem do tego naprawdę na 101%. Nie mam sobie nic do zarzucenia, bo jadłem wszystkie posiłki tak, jak miałem. Trenowałem tak, jak miałem. Kardio robiłem tak, jak miałem robić. Pozowałem, jak miałem pozować. Dbałem o wszystko tak, jak zostało mi powiedziane i efekt był naprawdę ponad moje jakiekolwiek oczekiwania. Ja byłem zajarany z tego czwartego miejsca, jakbym wygrał życie, bo samo dojście do tych zawodów to jest dla mnie coś niesamowitego. A najlepsze w tym wszystkim, że to był dopiero pierwszy dzień zawodów, a drugi był jeszcze bardziej zaskakujący, bo tam ja już dzwoniłem do mamy, mówiłem Oli, że ja tam jadę po prostu wyjść sobie na scenę i stanąć koło ludzi, którzy startują od 4, 5, 6 lat, mają wiele zawodów na sobie, bo w niedzielę już były Mistrzostwa Polski Seniorów, więc tam nie było podziału na debiutantów i tak dalej, tylko wychodziło się z koniami wielkimi. Jeszcze ja mam 190 cm wzrostu, więc wychodziłem w najwyższej kategorii, która też była najcięższa, więc ja wnosiłem wagę 93 chyba czy 94 kg, to praktycznie tam miałem niedowagę 10 kg do najlepszego typa, więc sami wiecie o co chodzi. Ale to wszystko zobaczycie w następnej części, bo tak sobie wymyśliłem, że zrobię dwie części po prostu z tych dwóch dni, bo jest po prostu co oglądać, na co się patrzeć, a ja chcę mieć fajną pamiątkę z tego. Także mam nadzieję, że ta relacja wam się podobała i obiecuję, że następny dzień jest jeszcze lepszy, jeszcze bardziej zaskakujący i jeszcze bardziej się z niego cieszę, bo sobota była czymś, o czym bym nie pomyślał, nie wymarzył, ani mi się nie przyśniło. A niedziela, sami to zobaczycie przy następnym vlogu.